Wow, wow, ziomek, sprawdźmy teraz twoją szybkość w nowym roku. Jestem ciekaw, czy uda ci się zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem w ciągu 5 sekund. Więc dobra, przygotuj się, a ja zaczynam liczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Daj znać w komentarzu, czy zostawiłeś łapkę w górę, to przypnę ci serducho. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o ciemnej stronie Brawl Stars. Pokażę wam 6 strasznych rzeczy, które miały miejsce w naszej gierce. Ogólnie Brawl Stars jest kojarzone z wesołą grą dla dzieci, ale nie każdy wie, że bywają w niej też straszne momenty. Zanim do nich przejdę, tutaj wyświetla się wam 5 nowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie się tutaj znaleźć, no to wystarczy, że zostawicie suba, najlepiej z dzwoneczkiem. No i nie wiem, czy wiecie, ale mój kanał można też wspierać i daję wam tu dużo różnych nagród i bonusów. Są też różne stopnie wspierania, między innymi od 3 stopnia pokazuję nowych wspierających na odcinku. I tutaj się wam oni wyświetlają. Wielkie dzięki, ziomki, jak ktoś też chciałby mnie wesprzeć, to link macie w pierwszej linijce opisu. A ja już nie przedłużam tego wstępu i lecimy z odcinkiem, a więc intro! Dobra widzowie, pierwsza rzecz znajduje się na Twitterze Brawl Stars. Bardzo często twórcy tutaj wrzucają dosyć przerażające rzeczy. Między innymi ostatnio, jak promowali tam jakieś nowe skiny czy coś w tym stylu, no to zobaczcie, o, tutaj jest taki filmik. Czekajcie, już wam włączę też wam dźwięk, żebyście dobrze słyszeli, daję na cały ekran i patrzcie. Zobaczcie na filmik promujący nowego skina do Spike'a. No moim zdaniem, widzowie, jest to dosyć straszne, a to nie wszystko, bo tutaj mamy kolejne takie dziwne filmiki. Zobaczcie tego gifa, jak jakiś skinek leci w dół. No kurczę, to jest naprawdę straszne. Ja rozumiem, że twórcy chcieli tutaj dać jakiś fajny klimat, albo na przykład ten Dynamike. Ej, no widzowie, nie mówcie mi, że to nie jest straszne. Ja naprawdę bym się bał takiego czegoś, gdybym był młodszy, nie? A ten Twitter jest ogólnodostępny, tutaj kolejny taki gif dosyć straszny. Powiem wam szczerze, widzowie, o, tutaj zobaczcie, twórcy zrobili tutaj naprawdę bardzo straszny klimat i nie do końca pasował do skinów świątecznych, ale no... Dobra, nie wnikajmy w to, już jest po świętach, tylko chciałem wam pokazać, bo jest dosyć ciekawe. Druga rzecz to bugi, które bardzo często występują w Brawlu. Chodzi mi tutaj o takie wpadki, które no, po prostu zabierają nam tekstury zadymiarzy i nasze postacie są albo całe czarne, albo tylko jakieś elementy mają normalne, a reszta jest czarna. Zobaczcie na przykład na tą Colette. No nie mówcie, że nie jest to przerażające. Już sama w sobie oczywiście, tak jak mówiłem, Colette jest przerażająca, ale jeszcze w takim stylu to dopiero już jest straszne. Widać mi tylko zęby, no i oczy i kilka złotych elementów. Wow, i to serio, najlepsze jest to, że czasem ten bug działa tak, że możemy wybrać sobie tą Colette i w grze ona też jest taka czarna. I powiem wam szczerze, że ja bym się takiego czegoś bał. Jeszcze nigdy nie spotkałem takiego rywala podczas gierki, ale sam w sobie w menu miałem takiego buga kiedyś, więc to dosyć dziwne. Tutaj na przykład macie coś takiego pokazanego z Jessie. U niej widać tylko oczy, buźkę i jeszcze te czerwone włosy. Czerwone z czarnym tak dziwnie się skomponowały. No i jak normalnie Jessie jest jedną z słodszych postaci, nikt się jej nie boi, taka wesoła i te sprawy, no to w tej odsłonie, w tej perspektywie wygląda dosyć strasznie. Mam tutaj wam jeszcze do pokazania 8-bitowca, któremu tutaj widać, że akurat przy okazji skraszował się komputerek. No tak się to złączyło naprawdę, jakby taka zjawa była i to taka wielka, kurde, to też się można przestraszyć. Ale tutaj dopiero się zaczyna grubo robić. Patrzcie, mamy tutaj Penny, czyli taka jakby czarna piratka. Oczywiście cała wygląda jak jakiś wielki cień. I ma jedynie tutaj różowe włosy i tak samo widać oczka i buzie. No dosyć straszne. To co powiecie na oczy Karla? Wow. Te żółte ślepia tak się dopasowały do czarnego. O kurde, wygląda totalnie już jak jakaś zjawa. Ale najlepsze zostawiłem na koniec, jeśli chodzi o tego buga. Obczajcie na Mortisa. Jego groźna mina i ten kapelusz, w dodatku broń wyglądająca typowo jak miałby nas zabić. Ja bym się już totalnie bał tego Mortisa, z tych wszystkich chyba jest on najstraszniejszy. Dobra widzowie, trzecia rzecz, pokażę wam ją w samym Brawl Stars, bo chodzi mi o ikonki zadymiarzy. Niektórzy zadymiarzy mają je naprawdę mega straszne i musicie mi to przyznać. Zobaczcie, po pierwsze Ash. Czy wy widzicie? No sam w sobie aż nie jest może jakiś mega straszny, ale ta ikonka, cała czarna twarz i te białe elementy, czyli oczy oraz zęby, no dosyć strasznie wyglądają. Zwłaszcza jak te kły są tak nastawione na nas i oczy bardzo dziwnie się patrzą, więc dobra, to jest taka pierwsza postać, jest ona jedyna, która mnie przeraża, bo druga to Belle. Nie tylko, że ma takie dziwne okularki, to jeszcze ten złoty ząb to idealnie się wkomponował. No powiem wam, mordeczki, że ona też może przestraszyć wiele osób. Lecimy sobie dalej, no i tutaj nie mogłoby zabraknąć Colette. Jej ikonka też jest dosyć straszna, no widać po niej po prostu, że jest to od razu jakaś psychopatka. Ogólnie sama w sobie Colette właśnie wygląda dosyć przerażająco. Ja bym się bał, jakbym ją spotkał na ulicy na przykład, czy coś. Przejdźmy sobie dalej i zobaczmy, czy jeszcze jest jakiś zadymiarz, który też mnie przerazi. Bo ja tutaj głównie myślę o tych trzech, ale nie patrzyłem, czy wyżej ktoś jeszcze jest. No ten Jean mógłby na pewno kogoś przestraszyć, ale moim zdaniem jest taki dosyć śmieszny.
straszny w sumie. Przejdźmy sobie dalej. Uśmiech Groma też raczej nie uznawałbym, że jest on taki straszny, ale za to Edgar. No, wygląda tak trochę tajemniczo i ponuro. Taki trochę zamaskowany, zapatrzony, jakby nas śledził. Ja bym się bał też tego Edgara. Dobra, lećmy sobie dalej. Wydaje mi się, że już więcej takich zadymiarzy, którzy mogliby nas przerazić z wyglądu, nie będzie. Oczywiście mogę się też mylić, zobaczymy. Wy napiszcie w komentarzu, jaki według was jest zadymiarz, którego najbardziej po prostu byście się bali. Wejdźmy jeszcze do postaci, które nie mam. Nie, tutaj też one nie są zbytnio straszne. Więc mordeczki, tak jak wam mówiłem, to chyba 3 czy tam 4 postaci, które wam pokazywałem, moim zdaniem są takie najstraszniejsze. Numer 4 i będzie to dotyczyło skina, a dokładniej skina Virus 8-bit. 8-bitowca oczywiście. Na pewno go kojarzycie, kosztuje on 300 gemów, więc trochę drogi jest, ale nie o tym, nie, jego cena jest straszna, bo cena w sumie jest adekwatna, skinek jest mega ładny. Chodzi mi tutaj mordeczki bardziej o to, że został on dodany już ponad rok temu do gry. Czyli tak jakby dopiero na starcie tej całej pandemii, która się rozwinęła na świecie i możliwe, że właśnie ten skin już ją przewidział wcześniej. Bo ten skinek na pewno był przygotowany kilka miesięcy przed tym, jak go dodali do Brawl Stars i powiem wam szczerze, że wszedł w takim momencie, gdy właśnie ten... No nie będę wypowiadał nazwy tego, bo wiecie, jeszcze mi film za to zbanują, ale mega się rozwijał. I tak wszystko po prostu się dziwnie złożyło w czasie. I sam w sobie ten skinek jest trochę straszny, musicie przyznać. Chodzi dużo plotek, że to on zaraża właśnie zadymiarzy i zbiera ich na złą stronę, więc ja też postanowiłem, że tutaj zamieszczę tego skinka, gdyż może być on dla wielu osób trochę przerażający, jego cała historia i zwłaszcza jego nazwa, no come on. Akurat w takim momencie go dodali, no co jest grane. Numer 5 to przebrania Brawl Starsowe, a zwłaszcza to przebranie. Zobaczcie, podczas Halloween ktoś przebrał się tak oto właśnie za pana P. Z tym, że to naprawdę wygląda strasznie. No nie mówcie, że nie, mordeczki, jeszcze ta sceneria w tle, gdzie mamy jakieś dynki, mamy różne światełka, też właśnie związane z dniami. No po prostu było to Halloween, ja rozumiem, ale nie dość, że ma taki ten płaszcz już dosyć przerażający, rękawiczki założone, co też wygląda strasznie, no i sama maska robi największą robotę. Ten dziób, oczy zamaskowane, powiem wam szczerze, wow. No ej, postawcie się teraz na miejscu dzieci, macie tak dajmy na to, nie wiem, z 5 lat, przechodzicie sobie normalnie ulicą w Halloween i widzicie coś takiego. Oczywiście od razu kojarzycie go z panem P, więc aż tak się nie boicie, ale jednak może to być jakiś psychopata pan P. No, przebranie wygląda dużo straszniej niż w normalnym życiu pan P, w sensie nie w normalnym życiu, tylko w grze. Rozumiecie, o co chodzi, w grze pan P nie jest taki straszny, jest taki dosyć śmieszny, nie? Dobra, mówiłem już wcześniej o jednym skinie, to jeszcze muszę wam pokazać jednego skina, który idealnie się nada do właśnie kontentu tego filmu. Chodzi mi tutaj o Bake Sale do Barley'a, czyli oczywiście ten sprzedawca, cukiernik do Barley'a, rozumiecie, kojarzycie na pewno tego skina. Już samo to, że wrąbali chłopa w różową sukienkę i dali mu perukę z blond włosami jest dziwne, ale bardziej chodzi tutaj mordeczki o animację po przegranej gierce. Na pewno ją kojarzycie i generalnie wtedy ten Barley robi takie czerwone straszne oczy i wali sobie tym ciastem w głowę. Macie pokazane, jak to wygląda i powiem wam szczerze, że to jest jedna chyba z bardziej przerażających rzeczy w Brawlu. Ten skinek sam w sobie, no wiecie, różowy, blondynka, taki trochę śmieszny, ma mieć pozytywny raczej odbiór. Ale gdy widzimy tą animację, no to totalnie ona do tego nie pasuje i wygląda dosyć strasznie. Jest ciekawa, jest taka specyficzna, ale może przestraszyć zwłaszcza młodsze dzieci, które to głównie grają w Brawl Stars. Więc to było takie też tak ze strony twórców nie do końca na miejscu, że coś takiego ogarnęli z tą animacją, bo ten skinek w sobie miał być ładny, a wyszło trochę inaczej, bo był bardzo straszny. A w tym odcinku to na tyle, mam nadzieję, mordeczki, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, która z tych rzeczy jest według was najstraszniejsza i możecie też napisać w komentarzu jakieś inne straszne rzeczy, z chęcią przeczytam. Wbijajcie na moje wszystkie social media, dziękuję, że jesteście, subskrybujcie wszystkie kanały, widzimy się w kolejnych materiałach, odcinki codziennie o godzinie 11:02. Trzymajcie się, hejo!